Rozdział trzeci. Joanna miała siedemnaście lat, gdy wyjechała z rodzicami na kolonie letnie do miejscowości książ wielki na trasie Kielce Kraków. Tata był kierownikiem, mama wychowawczynią, a córunia załapała się po znajomości jako pomoc wychowawczyni. Pomagała Bożenie, wesołej niskiej dziewczynie o dużym biuście, która po ukończeniu nauczycielskiego studium uczyła wychowania fizycznego w podstawówce. Na wakacje dorabiała jak każda młoda nauczycielka. Joaśka marzyła o skórzanych kozakach do samych kolan, które stały na wystawie w Warszawie u prywaciarza na ulicy Rudkowskiego i śniły się jej po nocach. Trafiła się okazja, by na nie zarobić. 21 sierpnia wypadały jej imieniny. Kucharki upiekły tort i udekorowały malinami zebranymi przez dzieci w lesie. Od rodziców dostała w prezencie pięćdziesiąt złotych. To znaczy, tata wyjął banknot z portfela, dał jej podtrzymać i znowu schował. Obiecał, że po przyjeździe do domu zwróci go, bo przecież nie można takiej kwoty trzymać w sypialni, której drzwi są otwarte przez cały dzień. No i rozumiesz popatrzył na nią znacząco oczywiście, tatku. Była w pokoju rodziców, bo tu została przywołana przez piegowatą dziewczynkę z grupy stokrotek, gdy się myła we wspólnej łazience dla pań. Wyściskali ją i życzyli, aby dobrze jej szło w szkole normalnej i muzycznej i oczywiście spełnienia marzeń a następnie tata zrobił numer z pojawiającym się i znikającym banknotem. Starała się uśmiechać i udawać radość. Ale nie było to wcale łatwe, bo z każdą godziną ogarniał ją coraz większy smutek i obawa, że Jurek może jej nie odwiedzić, że zapomniał. Podczas śniadania w wielkiej sali rycerskiej, gdzie zapach mlecznej zupy unosił się aż pod krzyżowe sklepienie, dziewczynki z jej grupy dały małe przedstawienie na jej cześć wyreżyserowane w tajemnicy przez bożenę. Gdy wszyscy już siedzieli na swoich miejscach, dziewczynki wkroczyły parami przez szerokie drzwi, śpiewając ówczesny przebój, a jednocześnie hymn grupowy biedronek. Biedroneczki są w kropeczki. Ustawiły się w półkolu przed stołem, a bliźniaczki zapomniała ich imion, ubrane w jednakowe sukieneczki trzymały wieniec w kształcie serca, upleciony z chabrów, konkoli i czerwonych róż. Teraz dopiero Joaśka uświadomiła sobie, dlaczego na porannym apelu miała wrażenie, że dziedziniec przed zamkiem wygląda jakoś inaczej. Po prostu został przetrzebiony różany klomp. Wieniec i róże przywiązane były sznurkiem do pałąka z leszczyny. Joasiu, Joasiu, deklamowały przejęte dziewczynki, otwierając buzię szeroko. Coś ci damy, samo serce, które mamy, a w tym sercu same róże, żyj nam, Asiu, jak najdłużej. Następnie obeszły dookoła stoły ustawione w podkowę, by wręczyć wieniec solenizantce. I gdy Asia przyjęła od bliźniaczek to cudo i chciała je uściskać, stało się coś okropnego. Gałąź Leszczyny niespodziewanie rozprostowała się, uderzyła w głowę Bożenę i rozrzuciła po sali wiele róż i polnych kwiatów. Niektóre wpadły do talerzy z mleczną zupą, dzieci nie mogły powstrzymać śmiechu, a bliźniaczki wybuchły płaczem, upuściły resztki zniszczonego serca na kamienną posadzkę i wybiegły z sali. Joaśka uznała to za zły znak, była prawie pewna, że Jurek dzisiaj nie przyjedzie ale nie mogła nawet przez sekundę przestać o nim myśleć. Co było gorsze od najgorszej migreny, musiałaby uciąć sobie głowę, żeby poczuć ulgę. W nocy płakała w poduszkę, nie chciała być zakochana, przypomniała sobie, jak była beztroska i szczęśliwa w ostatnie wakacje u ciotki Broni w nowym targu. Joasiu, przestań, usłyszała szept Bożeny. Zapamiętaj sobie, że nie ma na ziemi chłopaka, który wart byłby nawet jednej łzy dziewczyny. Tak powiedział mój wujek Heniek, a on zna się i na mężczyznach i na kobietach, mówię ci. Joaśka usiadła i ściągnęła z metalowej poręczy łóżka ręcznik, bo mała chusteczka z batystu obrobiona kordonkiem była już zupełnie mokra. Nienawidzę go, wyszeptała. E, gadanie, powiedziała Bożena powątpiewająco. Ile to może trwać? Co, miłość? No. Będziesz się z tego śmiała i ze sto razy jeszcze się zakochasz. Wspomnisz moje słowa. A ile razy ty byłaś zakochana, tak z wzajemnością? Bożena długo milczała, jakby nie wiadomo ile miała tych miłości, i Joaźce wydawało się, że już przysypia, gdy doleciał ją szept. Ze trzy, a po chwili poprawiła się. Może cztery, a potem znowu. Nie, tej jednej nie ma co liczyć trzy. A ta ostatnia jest prawdziwa i największa. I jak on mi się oświadczy, to ja tylko czekam. Skąd wiesz, że Waldek to właśnie ten? Kto się wie. Skąd? Śpi. Jurek niespodziewanie przyjechał cztery dni później i Joasia poczuła natychmiast ulgę, jakby ktoś usunął jej drzazgę spod paznokcia. Złożył jej spóźnione życzenia, a z plecaka wyjął małe pudełeczko z cienkiej tekturki – w środku na żółtych wiórach leżała mała laleczka wykonana ze słomy i drewna. Włosy zelnu miała zaplecione w warkoczyki i zawiązane na kokardkę czerwoną nitką z wełny. Dziękuję, ładna, powiedziała i dotknęła ustami jego policzka. Chciał ją przytulić, ale się odsunęła. Uznała, że powinna trochę się podąsać za kilkudniowe cierpienie. Bożena chciała dać jej wolne, ale odmówiła i z całą grupą poszli nad wodę. Mało się odzywała, całą uwagę kierowała na dzieci. Biegła co chwila, bo Wiesia za długo siedziała w wodzie, a Marzence musiała wytrzeć głowę i rozczesać włosy. Pojechałem z chłopakami na kilka dni do zakopanego. W pewnej chwili powiedział Jurek: Pochodziliśmy po górach, fajnie było. Janna poczuła się zlekceważona. Gdy ona umierała z tęsknoty, on chodził sobie po górach. To miała być miłość? Opowiadał, gdzie byli, gdzie spali, jak ktoś chrapał. Co ją to obchodziło? Gdy po obiedzie Bożena zgarnęła dzieci na leżakowanie, wybrali się na spacer. Zła jesteś na mnie? O co chodzi, Joasiu? Zatrzymał się na ścieżce prowadzącej w dół i zastąpił jej drogę. O nic wzruszyła ramionami. Usiądziemy? wskazał wysoką kępę trawy. Nie, pokażę ci miasteczko. Przyjechałem do ciebie. Miasteczko jak miasteczko. A ja jak ja, zauważyła niby lekceważąco, ale pragnęła, żeby jakoś odniósł się do tego jej ja. Chodźmy do miasteczka, westchnął już nieco zniecierpliwiony. Nie, rozmyśliłam się. Później trzeba wracać pod górę. A może wolałabyś, żebym sobie pojechał? Może? Machnęła dłonią po kłosach dojrzałych traw. Nagle ominął ją i ruszył zdecydowanym marszem ścieżką cienką, jak ramionczko, prosto w górę, tam gdzie stał zamek, a przed zamkiem, pod daszkiem bocznych drzwi prowadzących do kuchni, czekał jego motor. Joanna stała bez ruchu. Chciała go zatrzymać, zawołać, ale nie była w stanie. Usiadła, naciągnęła na kolana sukienkę i położyła na nich głowę. Pragnęła, aby ten dzień powtórzony został raz jeszcze. Udziła się, że wszystko sobie wymyśliła albo jej się śni. Obudzi się, pójdzie na śniadanie, a gdy na dziedzińcu będzie klaskać w dłoni i ustawiać dzieci w pary, usłyszy motor i zobaczę uśmiechniętą twarz Jurka pod niebieskim kaskiem. Siedziała tak ze dwie godziny, bo gdy wróciła na zamek było już po podwieczorku. Nie potrafiła wytłumaczyć Bożenie, dlaczego tak się zachowała. Mogłaś zawołać, zanim że żartowałaś, powiedziała Bożena. Zawsze można tak powiedzieć. Teraz mi to mówisz? A gdzie byłaś, gdy stałam jak malowane ciele i patrzyłam za nim i nie wiedziałam, co zrobić? A właściwie wiedziałam, ale jakby jakaś czarna chmura mnie otoczyła i nie mogłam ani pobiec za nim, ani krzyknąć, ani nic. Napisz do niego. Zadzwonię. Wpadła na pomysł Joaśka. Ciszej, bo dzieci pobudzisz. Szepnęła Bożena, bo była już późna noc i leżały na zapadniętych łóżkach za parawanem. Ma telefon? Wyobraź sobie. Na drugi dzień zeszły z biedronkami do miasteczka i dzieciaki zaraz się rozbiegły po sklepikach, żeby sobie kupić herbatniki, miętowe biało-zielone groszki, mydło, widokówkę z zamkiem lub panoramą miasteczka. Jasia zamówiła na poczcie rozmowę i musiała czekać. Pani z natapirowanym kokiem i śmiałą kreską na powiekach aż do skroni nie potrafiła powiedzieć, ile może trwać czekanie. Różnie! Raz krótko, a drugi raz długo. Wakacje dłużej, bo każdy najpierw wyjedzie, a potem dzwoni. Po dwóch godzinach natapirowana piękność zawołała do pana w brązowych spodniach i koszuli w kratę. Warszawa do drugiej kabiny. Bożena przyniosła jej do poczytania kobietę i życie, którą spod lady pozyskała od pani z kiosku. Ledwo zdążyła przejrzeć kilka stron, gdy usłyszała, że w pierwszej kabinie jest radą. Serce jej waliło i drżały kolana, kiedy uniosła do ucha czarną słuchawkę. Halo, powtórzyła kilka razy, bo słyszała same trzaski. Słucham, ktoś wołał z radomie. Myślała, że to głos ojca Jurka. Mówi ja Anna, czy ja mogłabym, czy zastałam? Cześć, Joasiu. zastałaś, zastałaś ja. Właśnie miałem wychodzić. Ach, to ty. Cieszę się, że cię słyszę. Ja też się cieszę. Kiedy przyjedziesz? A kiedy chcesz? Jutro. Dostała drugą szansę. Drugą śliczną szansę. Przyrzekła sobie, że jej nie zmarnuje. Mogła bez błędów powtórzyć dzień odwiedzin chłopaka u dziewczyny. I wszystko szło jak spłatka. Przyjechał po śniadaniu, a Joasia przygotowała w kuchni drugie śniadanie. Bułki z masłem i dżemem oraz bułki z samym masłem i jajka na twardo. Do torebek po cukrze wesoła kucharka Janeczka dołożyła po dwa pomidory, a w butelki po oranżadzie nalała zimnej herbaty. Jurek przywiozł w pudełku po butach kawał pysznej szarlotki upieczonej przez mamę. Poszli trzymając się za ręce. Na zboczu zamkowego wzgórza znaleźli zaciszne miejsce otoczone z trzech stron krzewami dzikiej róży. Z góry nikt ich nie widział, a oni mieli przed sobą szeroką panoramę, różne tony zieleni, dachy miasteczka, zwierzą kościoła i szosę. Ładny pokój, powiedziała Joasia. Mhm. Odparł Jurek, zadzierając głowę w górę. Rozłożył na środku koc, a siatkę z jedzeniem wsunął pod liście łopianu. Nasza kuchnia, powiedział. A to nasza szafa. Jasia strzepnęła spodnie rybaczki i położyła je na pasie trawy między krzewami a kocem. Na nią rzuciła bluzkę uszytą z niebieskiego płócienka i szybko przylgnęła brzuchem do koca. Wstydziła się swojej chudości, którą trudno było zamaskować skąpym kostiumem bikini. Kostium był piękny, błękitny w białe kropeczki oprzyte białą falbanką, ale za nic nie położyłaby się w nim na plecach, bo sterczały jej kości biodrowe a mizerny biust jakby w nią wsiąkał zupełnie. — Tu będzie pokój. Przed wejściem Jurek postawił swoje brązowe sandały ze zwiniętymi skarpetami, a obok klapki Joasi. — Posmaruj mnie — poprosiła. Delikatnie wcierał olejek bambino w jej chude plecy, a potem całował ją po szyi, odgarniając na bok włosy zebrane w koński ogon. Joasia podłożyła złożone ramiona pod głowę i przymknęła oczy — Rozpływała się w czymś słodkim, nieskończonym. Pragnęła, aby wciąż było tak samo. Świeciło słońce, przysłaniane od czasu do czasu chmurką, pachniało trawą i ziołami, a dłonie Jurka nie przestawały po niej wędrować. Była nawet gotowa wyznać mu, że go kocha. Ciekawe, co będzie dalej. Z nami? Dłonie chłopaka się zatrzymały. Z nami i w ogóle. Potrafisz wyobrazić nas sobie za dwadzieścia lat? No, otworzyła jedno oko i zobaczyła, że Jurek się uśmiecha. Trzydzieści siedem lat, stara baba. E, jaka tam stara, będziesz jeszcze fajną babką. A za czterdzieści? Wyobrażasz sobie mnie jako pomarszczoną staruszkę? I tak będę cię kochał. Przygarnął ją do siebie. Całowali się i składali czułe obietnice, jak domagał się od nich ten letni dzień z przenikającym przez żywe ściany leciutkim zefirkiem, mieszającym zapach trawy, ziół i rozgrzanego na skórze olejku. I jeszcze koncert na owady i dźwięk ostrzonej kosy gdzieś z boku wzgórza. Nagle Joasia wpadła na pomysł. Umówmy się za czterdzieści lat, zobaczymy, jak wyglądamy, kim jesteśmy. A może za pięćdziesiąt? Łatwiej zapamiętać. Za pół wieku? Możemy już nie żyć. Popatrzyli sobie w oczy. Zapuścili się w brązowe i jasno szare głębie. Gdzieś tam na samym dnie ujrzeli śmierć i posmutnieli. A może będziemy razem? Jurek się zamyślił i znowu objął ją mocno. Całowali się kilka minut, oszołomieni taką możliwością. Nawet gdyby. I tak się umówmy, co nam zależy. Upierała się przy swoim pomyśle, który wydawał się trochę nierealny, ale niezwykle ekscytujący. Który to będzie rok? 2008 w XXI wieku. Niesamowite, aż mi się kręci w głowie. XXI wiek. Będę starsza od mojej mamy i taty. Będziesz miała prawie tyle samo lat, co twoja babcia. Rozśmieszyły ich te porównania. Chmury ułożyły się przed nimi w szerokie schody. Piękny dzień. Myślę, że go zapamiętamy. Jurek odgarnął jej grzywkę i długo wpatrywał się w delikatny owal twarzy, jakby chciał ten obraz zapamiętać na całe życie. Więc czekam na panią za czterdzieści lat. Tam, gdzie zawsze. W sierpniu? Ale którego dnia? W dzień twoich imienin. Najłatwiej zapamiętać. W sierpniu? Jasia zerwała źdźbło trawę, włożyła do ust i rozgryzła. Poczuła zielono-słodkawy smak. Latem możemy gdzieś wyjechać. To kiedy? W mojej imieniny? A może w twoje urodziny? O, twoje urodziny, łatwa data do zapamiętania. Masz rację. Przez te trzynastkę wszyscy pamiętają o moich urodzinach, powiedziała i przytuliła policzek do jego dłoni. Tam gdzie zawsze, za czterdzieści lat. Nagle zaniepokoił ich narastający jednostajny huk. Poderwali się, spojrzeli w dół i długi czas w milczeniu przyglądali się, jak szosą w kierunku Krakowa sunie kolumna czołgów. Wojna? wyszeptała Joasia. Nie wiadomo, może z tego rozwinąć się i wojna. Podobno w Czechosłowacji wybuchło powstanie, trzeba wieczorem słuchać wolnej Europy. Przecież to są nasze czołgi. Popatrz mają namalowane białe orły. Jesteśmy w układzie warszawskim. Ruscy dali rozkaz, więc jedziemy. – Łobuzy! – nagle Joasia się rozpłakała. Nie tylko bała się ewentualnej wojny, na której mógł zginąć jej ukochany. I nie tylko. Żal jej było dzielnych Czechosłowaków, ale ogarnęła ją bezsilna wściekłość na Ruskich, że wdarli się w tak piękny dzień. Prawdopodobnie jeden z piękniejszych w jej życiu, a może nawet najpiękniejszy. Z góry zbiegały już figurki małych i dużych ludzi. Jerzy Pięcioletnia wnuczka nie zdołała schwytać niebieskiej piłki rzuconej przez młodszego brata. Piłka poleciała w stronę plażowiczów. No, rusz się, powiedziała żona, lawirową między leżakami i kocami, starając się nie podnosić zbyt wysoko nóg, żeby nie rozpryskiwać wokół piasku. Piłka zatrzymała się przed kocem, na którym leżał mężczyzna w zbyt ciasnych kąpielówkach. Możliwe, że zasnął zmęczony czytaniem i słońcem, bo głowę położył na płachcie gazety. Jerzy schylił się, podniósł piłkę, a jego wzrok padł na dużą kolorową fotografię przedstawiającą czołg, grupkę młodych ludzi stojących tyłem, dym, a na dalszym planie autobusy i gromadę ludzi. Spod opalonego na ciemny brąz ramienia wychodziły duże, czarne litery Praga, sierpień 1968. A pod spodem wielką czcionką tytuł Nasz wstyd. Przykucnął i próbował czytać dalej. Zamieszki przed budynkiem czechosłowackiego radia, wywiad z pułkownikiem. Mężczyzna poderwał głowę. Widocznie poczuł, że Jerzy pochyla się nad nim. Panie, co pan? Przepraszam, mogę pożyczyć. Interesuje mnie tylko ten artykuł. Tu przeczytam. Proszę. Mężczyzna podał mu gazetę. Jerzy uważnie przeczytał artykuł i zwrócił z podziękowaniem. Od tej chwili dziewczyna z przeszłości spacerowała tam i z powrotem po załukach jego umysłu, burząc mu spokój. W dodatku wciąż się przebierała, spódniczka w szkocką kratkę, czarny golf i rajstopy, niebieski kostium kąpielowy, brązowy kożuch z białym, kędzierzawym kołnierzem, długi, dżinsowy płaszcz. Tylko jasne falujące włosy do ramion i oczy o kolorze jeziora, wciąż takie same. Prawda, Joanno, że czterdzieści lat to nieprawdopodobnie krótki odcinek czasu. Rozdział czwarty Martyna Skręciła z E7 w prawo, tam gdzie kazała jej Basia. Z daleka widziała po lewej stronie prądotwórczy wiatrak, który miał być znakiem rozpoznawczym. Złowieszcze rozkosze. Wychodząc z zakrętu dodałam gazu, pomyślała. Bartek przesłał jej kiedyś wiersz o złowieszczych rozkoszach, oczywiście nie swój, tylko jakiegoś amerykańskiego poety, i zauważyła, że jakże często zdarzają się one w życiu. Z upodobaniem zaczęła kolekcjonować złowieszcze rozkosze. Poczna droga była wąska, zabudowana i dosyć ruchliwa. Gdy Martyna miała nazwę jakiejś miejscowości, zerkała na kartkę leżącą obok na fotelu. Prace duże, prace małe, wszystko się zgadzało. Świetne nazwy, pomyślała z uśmiechem. Niespodziewanie za laskiem na małym skrzyżowaniu ujrzała ubrane na kolorowo dwie dziewczyny, energicznie machające, by ją zatrzymać. W pierwszej chwili nie poznała ich. Myślała, że jakieś miejscowe z nagłej przyczyny potrzebują podwiezienia, a okazało się, że to Basia i Małgosia. Roześmiała się i zjechała na pobocze. Kochane dziewczyny. Przecież bym trafiła. Powiedziała, ale nie ukrywała radości, że przyjaciółki wyszły jej na spotkanie. Miały sposoby, żeby okazywać, jak są dla siebie ważne i z jaką chęcią każda każdej pragnęła sprawić radość. Wystarczyło kilka minut, by cofały się w czasie o kilkanaście lat i znowu stawały się beztroskimi nastolatkami. Najszybciej ta sztuczka udawała się im, gdy były we trzy. Och, jak pięknie wyglądacie! zawołała Martyna, bo naprawdę w letnich kolorowych ubraniach prezentowały się pięknie. Basia miała na sobie kretonową spódnicę, na białym tle czarne i żółte mazaje, marszczoną w szeroki pasek oraz czarną bluzkę z głębokim dekoltem w szpic i zgrabne, skórzane buciki na obcasie. Małgosia zaś wystroiła się w czerwoną, krótką sukienkę. Gdy usiadły z tyłu, Martyna dała kierunkowskaz i wolno ruszyła przed siebie. W tym momencie przeraźliwie zawył klakson. Nie zauważyła mijającego auta i o mały włos, a stałyby zmartwione, oglądając wgniecione drzwi. Moment przerażenia szybko minął. Radość ze spotkania i perspektywa miłego dnia znowu powróciły. Pod dyktando basi jechała już spokojnie około kilometra do nowego domu. Dała kierunkowskaz raz w prawo, później stała na światłach. Kierunkowskaz w lewo. Wolniej, jeszcze wolniej i stop pod starą, poskręcaną sosną. W pełnym słońcu na ulicy, a właściwie uliczce, dom prezentował się okazale ogrodzony był murem z żółtawego piaskowca, podwoje żelaznej bramy rozsuwały się pomału. Wjechała na podjazd i zaciągnęła hamulec. Najpierw obeszły dom dookoła, teraz od wschodu ganek od zachodu, od południa szerokie schody do wielkich, jak do kościoła drzwi. Jedna ściana ze szkła, salon, gdzie będzie ogród zimowy. Weszły do środka. Martyna popatrzyła w górę na przeszklony szczyt domu, na antresolę biegnącą wokół salonu, na wysokości pierwszego piętra, na belki nad głową zabejcowane przez fachowca na ciemny brąz, pięknie się prezentujące na tle śnieżnej bieli ścian. Rezydencja, orzekła. Takie widziałam tylko na amerykańskich filmach. Choć obejrzysz cały dom. Powiedziała Basia i poszła pierwsza, a za nią Martyna i Małgorzata, która wszystko już obejrzała, ale nie wiedziała, jakie będzie przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Tu kuchnia połączona z jadalnią, a jadalnia z salonem. Razem tak około siedemdziesięciu metrów. Więcej niż nasze mieszkanie na Ursynowie. Z przedpokoju wejście do garderoby. Ciekawe, co ja tu będę trzymać, chyba że Klara, gdy podrośnie. Dla wszystkich? Zapytała Martyna, rozglądając się po sporym pomieszczeniu. Skąd? Jeszcze na górze są takie dwie, powiedziała Małgosia. Toaleta, łazienka, gabinetka Kamila, wejście do garażu. Idziemy na górę. Przed drewnianymi schodami Martyna zdjęła buty, bo na parterze nie było jeszcze podłóg i z betonowej wylewki na pewno przylepił się do podeszew bury pył i chrzęszczący pod nogami piach. Nie, nie, bez przesady, powstrzymała ją Basia. Wytrzyj tylko porządnie nogi w ścierkę, jest mokra. W narożnym pokoju z widokiem na ogród, a właściwie zdziczały sad, leżał w rogu materac porządnie nakryty kocem. Na parapecie stał wazonik z polnymi kwiatkami, kilka książek, kosmetyczka, kubek, butelka wody mineralnej. Tekturowe pudło, czarna walizka, mniejszy neseser pod drugą ścianą, krzesło i na metalowym stojaku kilka wieszaków z ubraniami. Oto moje przytulisko, szerokim gestem Małgosia ogarnęła pokój. Martyna stała, patrzyła na puste ściany i drewnianą podłogę i widok za oknem. Brzoza na tle jodły i zdziczałej gruszy. Pięknie, musisz być szczęśliwa, powiedziała. Muszę, przyznała Basia. Musisz, żachnęła się Małgosia. Nie przybieraj pozy zblazowanej księżniczki zaczęła wyliczać. Ma faceta, na którym może polegać, odpowiedzialnego, dbającego o rodzinę, zaradnego, świetne dzieciaki, rodziców, na których może liczyć, nowy dom, ba dom, rezydencję, którą może urządzać według własnego widzimisię. się. Zazdrościmy ci, oznajmiła Martyna, ale cieszymy się, że chociaż tobie się udało. Uświadom to sobie jasno, Małgorzata spojrzała na niezdecydowaną minę barbary. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale z nas trzech tobie jednej się powiodło. Małgorzata wycelowała wskazujący palec w klatkę piersiową Basi i dodała surową. I doceń swoje położenie. Nie myśl, że nam zrobisz przykrość, okazując radość. Basia się uśmiechnęła. Myślą, że jest szczęściarą. Jednak jest to rodzaj pociechy, kiedy inni są przekonani, że ci się dobrze wiedzie. Lepsze to niż współczucie, a co gorsza, litość. Wiesz, kim są twoi sąsiedzi? Zapytała Martyna. Poznałaś ich? Naprzeciwko nas mieszka rektor Akademii Sztuk Pięknych, a z tej strony wskazała ramieniem na prawo. Starsi ludzie, emerytowany lotnik z żoną, zresztą widać po domu, bo też stary, ale bardzo ładny. Ruszyła do drzwi i przeszła do pokoju naprzeciwko. Sami w tej dużej willi dzieci gdzieś w świecie, a po tej stronie wskazała ramieniem w lewo. Małżeństwo lekarzy, profesorów, ale z nimi jeszcze nie miałam okazji zamienić słowa. Mm, sama elita, stwierdziła Małgosia. Pod dom zajechał samochód, później usłyszały na dole harmider. Przyjechała ekipa do układania glazury na parterze. Zabieramy się i my do roboty, powiedziała Małgosia. Już się przebieram, wzięłam stare spodnie. Martyna schyliła się po płócienną torbę, którą położyła na krześle. Nic nie będziecie robiły, dziewczyny, zaprotestowała Basia. Żartowałam z tym sprzątaniem. Wy u mnie dajcie spokój. Cały czas mówiła i przeszkadzała przyjaciółkom w przebieraniu się. Dzień dobry, do pokoju zajrzał Kamil. O, Kamil, zawołała Martyna. Witaj, właśnie mówiłyśmy Basi, jaki jesteś superman. I jak jej zazdrościmy, dodała Małgosia. Nie masz brata albo kumpla? Wolnego oczywiście, zastrzegła Martyna. Taki pewnie nie występuje w przyrodzie, a jak występuje, na pewno ma kobietę, która go pilnuje jak skarbu i zrobi wszystko, żeby go nie stracić, uznała Małgorzata. Koniecznie chcą mi pomóc w sprzątaniu, powiedziała Basia. Obawiała się trochę, że Kamil powie, a to świetnie, trochę ruchu nie zaszkodzi, lub coś podobnego, ale nie. Nie krył zadowolenia, że go pochwaliły. Nie ma mowy. Pokręcił przecząco głową z uśmiechem. Basia też nie będzie sprzątała. Weźmiemy jakąś kobitkę, albo najlepiej firmę sprzątającą, szybko i profesjonalnie. Od wszystkiego są specjaliści. Tak, powtórzyła w myślach Barbara od wszystkiego. Coraz bardziej, coraz węziej. Możliwe, że istnieje taki specjalista, który by potrafił zrobić porządek w twojej głowie. Martyna i Małgorzata stały nieruchomo. Idźcie gdzieś na lody czy basen. Zostaw otwarte okno, a pod drzwiami połóż wilgotną ścierkę, Basiu, żeby do pokoju dostało się jak najmniej pyłu, powiedział Kamil. Mimo woli Barbara odetchnęła z ulgą i zerknęła z wdzięcznością na męża, że tym razem oszczędził jej wstydu. Był miły i uprzejmy dla jej przyjaciółek, ale w każdym momencie mógł z czymś wyskoczyć, gdybym miał taką chętkę. Zawsze w jego towarzystwie czuła się spięta i niepewna. Tym razem pan okazał łaskę, Lecz był to rodzaj żartu, puszczanie oka do żony. Zobacz, jaki jestem sympatyczny, ale miej się na baczności, bo w każdej chwili mogę zmarszczyć brew. Niejednokrotnie, gdy byli sami, wyrażał opinie na temat jej szkolnych koleżanek, Małgorzata była z dzirą i puszczalską, a Martyna grubą lesbą. Pojechały do Warszawy samochodem martyny. Były w doskonałych nastrojach. Może trochę mniej Małgosia, zbyt mocno została zraniona i upokorzona. Jeszcze nigdy nie była porzucona. Przekonanie, że starszy dużo od ciebie mężczyzna, u którego zaczynają się problemy z prostatą i cholesterolem, jest bezpiecznym i zacisznym portem dla dziewczyny takiej jak ona, okazało się jakże zwodnicze. Basia poddała się schizofrenicznemu rozdwojeniu i lekko weszła w rolę szczęśliwej mężatki. Martyna z ciekawością i bez lęku myślała o zbliżającym się spotkaniu. Gdy przyjaciółki pochwaliły ją, że ładnie się ubrała, ma śliczną sukienkę, świetnie uszytą, w której świetnie wygląda, czyli szupło, poprosiła, żeby ją umalowały. Oczywiście najlepsza była w tym Małgosia. Zrobiła przegląd kosmetyczki Martyny i poprosiła, żeby Basia przyniosła z łazienki swojej kosmetyki. Nie mam, powiedziała Basia. Jak to nie masz? Zdziwiła się Małgorzata. Zwyczajnie nie używam, nie maluję się. Nie zauważyłaś? O, no tak, widzę, ale do pracy? Też nie. A jak gdzieś wychodzicie? Znaczy do znajomych, do teatru, kina. No właśnie. Tym bardziej nie. Dlaczego? Zawsze się malowałaś. Co ci się stało? Należysz do jakiejś sekty, czy co? Nie, Basia uśmiechnęła się i co się podkusiło, żeby powiedzieć prawdę. Kamil nie znosi, gdy się maluje. Dlaczego? Po prostu nie lubi, kiedyś protestowałam, ale dałam spokój. Zresztą potrafił wyrzucić mi do śmieci puder, podkład, cienie. Nie chcę mi się nawet ukrywać kosmetyków, bo przecież pracuję u niego i tak by zobaczył. A jak z innymi? Nie lubi umalowanych kobiet? Zapytała Martyna. Nie, innemu nie przeszkadzają, mogą się upiększać, ale ja nie. Bo, Małgorzata z grzebieniem uniesionym nad głową Martyny, czujnie na nią popatrzyła. Nie znosi, jak się maluje, bo zwracam na siebie uwagę innych mężczyzn. Zazdrosny, Kamil? On chorobliwie. Uu o. -oh. Małgorzata skrzywiła usta, bo słyszała w swoim środowisku o takich przypadkach. I zwykle kobiety opowiadały o tej dolegliwości partnera, jak o koszmarze. Dobrze, że pracujecie razem. Jego wyobraźnia nie ma pożywki. Tak skwitowawszy problem, swoją uwagę skierowała na twarz Martyny. Zamknij oczy. Bartek już czekał w kafe Foksal. Nie był podobny do Brada Pita, ale znała przecież jego twarz z fotografii, więc nie poczuła rozczarowania. Dopiero gdy się podniósł, by ją powitać, okazało się, że jest od niej niższy. Był mocno speszony, a może i zawstydzony. Na pełnych policzkach wykwitł mu rumieniec a przecież ona też nie była podobna do gwiazdy hollywoodzkiej. Podała mu rękę. Oto miły człowiek szukający przyjaźni i miłości, podobnie jak ona. Ma wiele zalet. Zdążyła poznać jego inteligencję, poczucie humoru, zainteresowanie literaturą, a nawet poezją, dla niej zupełnie obcym, ale niezwykłym światem. Na szczęście sam nie pisał wierszy, lecz interesował się nimi, jak inni interesują się życiem przedziwnych stworów w morskich głębinach. Przysłał jej miesiąc temu długi wiersz, który z przyjemnością czytała powielokroć, a od tego czytania nie wiadomo kiedy nauczyła się go prawie na pamięć. Może nie we właściwej kolejności i niecały, ale lubiła dopisywać w głowie następne wersy. Złowieszcze rozkosze, słoneczny dzień w grudniu. Złowieszcze rozkosze, pamiętali o twoich urodzinach, złowieszcze rozkosze, zapomniałeś kluczy do domu, drzwi są otwarte. Przez długą chwilę patrzyli na siebie w milczeniu, nieco zakłopotani. Ładnie tu, powiedziała, rozglądając się po salce. Coś do picia? Zapytał. Złowieszcze rozkosze. Jest taki upał, że muszę napić się gorącej herbaty, oświadczyła z uśmiechem przełamującym pierwsze lody. Z przyjemnością zauważyła, że jest zachwycony. Na swoim portalu zamieścił motto: Szukam człowieka. Spodobało się jej, bo wszyscy szukali miłości albo seksu. Najpierw człowiek, później ewentualnie miłość. Mają już dość rozumu i doświadczenia, by wiedzieć, że miłość nie leży na ulicy. Nie można jej znaleźć jak dziesięciu groszy. Nie występuje osobno. Mam ją w sobie i ty ją masz. Moglibyśmy się wymienić, obdarować. Ja jestem człowiekiem, a nawet kobietą, mówiła do niego w myślach. A kim ty jesteś? I czy się na mnie poznasz? Nie jestem bez wad, ale mam sporo zalet. Człowiek, miłość, seks. Ta kolejność mnie urządza. Weźmiemy po zapytał. Bo ja tak, jestem łasuchem. Ja też, powiedziała z uśmiechem. Wystarczyła godzina przy kawiarnianym stoliku. Siedząc naprzeciwko i patrząc sobie w oczy, prawie natychmiast przeszli na bardziej osobiste tony aniżeli w internecie. On jeszcze nie może się pozbierać po rozwodzie. Żona odeszła do innego wraz z córeczką. Nie, nie robił trudności. Nigdy go nie kochała, jest pewien. Wyszła za niego z przekory, z głupoty, bo pokłóciła się, zerwała ze swoim chłopakiem. Żeby zrobić komuś na złość? Zaraz za mąż? Ona ma ciotkę, która zaopiekowała się nią po śmierci matki. Ojcu zostało dwoje młodszych dzieci. Ciotka kończy w tym roku 74 lata, a ma więcej energii i zdrowia, nie wspominając o bystrości umysłu, aniżeli czterdziestolatka. Martyna coraz częściej odnosi wrażenie, że ciotka wysysa z niej całą energię. Stała się bezwolną kukłą w jej rękach. Musi się zdobyć, by zmienić ten stan rzeczy. On widuje córeczkę raz na dwa tygodnie – łzy w oczach, co dwa tygodnie na trzy godziny. Gdyby mieszkała w Warszawie, może dałoby się częściej. Żona, była żona, pewnie by nie stawiała przeszkód, jest głupia, ale nie podła. Wróciła do swojego chłopaka i jest szczęśliwa. Ona ma wrażenie, że siedzi na środku pustego pokoju i patrzy, jak ciotka wymiata z kątów wszystkie zmartwienia i kłopoty, ale prawdziwe życie toczy się za oknem. Lepiej, że on jeden cierpi, aniżeli wszyscy mieliby być nieszczęśliwi. Nie, nie walczył. Zostawił wszystko i przeniósł się do Warszawy. Ma dobrą pracę, ale czuje się bardzo samotny. I tęskni za córeczką. Mała ma dopiero pięć latek. Czy może pokazać jej zdjęcie? Można wszystko mieć i nie czuć się zadowolonym z życia. Koniecznie powinna wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Czuję, że powinna, ale jej się nie chce. Dziwne, co? Może boi się, że sobie pogorszy? Agata. Największy mój grzech, ojcze duchowny, że jestem bogata i z każdym dniem bogatsza. Tak mi lekko te pieniądze przychodzą, a pomysły, żeby jeszcze je pomnożyć, same do głowy się pchają, aż strach, bo skąd we mnie się to bierze? Przecież nie ze mnie samej. Ja ledwo maturę zrobiłam, ale zawodu żadnego nie mam, nigdy nie pracowałam, całe życie przy mężu, dom tylko umiem prowadzić, gotować. A czy ty, córko, bogacisz się na czyjejś krzywdzie? Kapłan podniósł zwieszoną głowę i przysunął ucho do kratki w konfesjonale, zasłoniętej folią przed oddechem grzeszników. Nie, nie na cudzej, wręcz odwrotnie, ludziom pomagam, bo pracę im daję, czynszu za bardzo nie podwyższam i łożę na ochronkę prowadzoną przez siostry zakonne Cóż więc budzi niepokój w twoim sercu że już nie młoda jestem a jakąś wielką moc w sobie poczułam i we mnie gdzieś w środku jak spać się kładę albo już we śnie takie podejrzenie się we mnie wylęga że może to jakaś siła nieczysta Nowe czasy nastały siostro z nimi może nowe siły przyszły trzeba ufność mieć że dobra to siła a nie zła i Bogu za nią dziękować, a nie zamartwiać się. Tak bym chciała, ale czemu nie opuszcza mnie wrażenie, że diabeł blisko mnie się gdzieś kręci? Za przeproszeniem ojca duchownego, że słowo takie wymawiam w kościele, niepokój nieustanny czuję i sny mam straszne. Módl się, córko, nie rozstawaj się z różańcem, czyń dobro, a szatan nie będzie miał do ciebie przystępu. Może mu o moją bratanicę chodzi. W złą stronę ją ciągnie. Dziewczyna mnie nie słucha, z przygodnymi mężczyznami się spotyka potajemnie. Przygarnęłam ją po śmierci bratowej. Matkę jej zastępuje, ale nie widzę w niej wdzięczności. A ty, córko, dla wdzięczności zaopiekowałaś się sierotą? Nie, ojcze! To nieś swój krzyż i nie domagaj się wdzięczności ani nagrody tu na ziemi, a duchy nieczyste nie będą miały do ciebie przystępu. Gdy wyszły z kościoła, Helenka zagadnęła ją, o czym tak długo z księdzem rozmawiała. No właśnie, dołączyła do nich Zofia. Ja ze trzy grzechy wymienię i już nie mam o czym mówić, i w koło Macieju to samo. Mogłabyś już w tym wieku chociaż jednego grzechu się pozbyć. Odcięła się Agata. Ja ogólnie z księdzem dyskutowałam. Teologicznie, bo grzechów u mnie też ze trzy jak u Zosi i też w koło Macieju. Trudno coś nowego wymyślić. Martynka załatwi Marysi transport? zapytała Helena. Zatrzymały się na rogu Moniuszki i Sienkiewicza. Do Warszawy pojechała. Do swoich koleżanek, tych samych, co na pastorale do pani Joanny ją zabrały. Spotkała się z kolegą z internetu. Ja takich znajomości internetowych nie uznaję, ale podobno zadeklarował, że chętnie wyświadczy przysługę i Marysię przywiezie. I dobrze by się złożyło. Przy okazji zrobiłaby rozpoznanie co z niego za człowiek. Nie możesz być taka podejrzliwa, Agato, powiedziała Zofia. Ostrożna, a nie podejrzliwa. Co to za znajomość w internecie? Teraz często tak młodzi się poznają, zauważyła Helenka. Martwisz się? Przecież dobrze byłoby, jakby się z kimś spotykała, tłumaczyła Zofia. A pamiętasz, jak ty poznałaś Stasia? W pociągu do Gdańska. Strofowałam cię, że jak można takie znajomości zawierać i co? Nie miałam racji. A, to inne czasy były, broniła się Agata. Zawsze są inne czasy. Nie martw się, Martynka nie ma szesnastu lat. Oby się jej udało. Westchnęła Helenka. Dwa dni na wsi czułabym się taka zawiedziona, gdyby nie miał jej kto przywieźć. U uda się uda. Jak nie ten znajomy, może jej przyjaciółka ją przywiezie. Jeszcze dziś wieczór do ciebie zadzwonię, powiedziała Agata. Pożegnam się tu z wami, moje kochane. Do fryzjera muszę jeszcze wstąpić. Zakład fryzjerski mieścił się na dole w jej kamienicy i zaglądała tu kilka razy dziennie. To ona wpadła na pomysł, żeby zakład w takim dobrym punkcie założyć. Sama czesać nie umiała, ale wybrała same dobre fryzjerki. Pierwszej zaproponowała pracę pani Danusi z Wałowej, bo wiele lat chodziła do niej się czesać. Angelikę poleciła jej Martynka, a trzecią wybrały najzdolniejszą spośród praktykantek, które przewinęły się przez zakład. Agata sprawdzała zeszyt, w którym frezjerki zapisywały w odpowiedniej rubryce wykonaną usługę mycie, strzyżenie, modelowanie, farba, czesanie, a w rubryce obok kwota, która lądowała w metalowej kasetce. Agata przeliczała pieniądze i lubiła, żeby się zgadzało. Gdy siedziała w zakładzie przy małym stoliczku w kącie, podchodziły do niej klientki jako do szefowej, ale nie tylko. Znała jej jak nie osobiście to z widzenia, bo przecież całe dorosłe życie tutaj spędziła. Umiała zagadać, pamiętała o stanie zdrowia każdej klientki, a często i męża. Orientowała się, jak mają się sprawy z dziećmi, z wnukami, zależy kto się trafił. Ale nie było klientki, żeby nie lubiła coś wspomnieć o sobie. Niechby nawet co na obiad będzie gotować, lub z jakiej okazji elegancka fryzura jej potrzebna, czy też bez okazji. Od po prostu, żeby dobrze się czuć. Ostatnia klientka wyszła, bo dochodziła już szesnasta. Pani Danusia zdjęła biały fartuszek i się pożegnała. Angelika z roksaną zabrały się do sprzątania. Agata wolała ich przypilnować. Przejechała palcem półeczki na kosmetyki. Obejrzała zlew i kazała roksanie jeszcze raz polać mleczkiem do mycia i starannie wypolerować. Pokazała kosmyk włosów pod konsolą musiały doprowadzić dwa pomieszczenia do idealnej czystości i dopiero je zwolniła. Banknoty zwinęła i włożyła do torebki, a bilon zostawiła w kasetce, przeliczywszy go tylko. Od salonu fryzjerskiego do bramy, z której wchodziło się do klatki, miała dwa kroki. Zdjęła żakiet, powiesiła na wieszaków przedpokoju i zsunęła pantofelki z miękkiej skórki na średnim obcasiku. Eleganckie i prawie jak nowe, mimo że kupiła je wiele lat temu. Włożyła wygodne papucie i przeszła całe mieszkanie, zaglądając do kuchni, pokojów, a nawet do łazienki i spiżarni. Po drodze sprawdziła, czy na sekretarce Martynka nie zostawiła wiadomości, ale niestety nie. Doszła do końca przedpokoju, do drzwi na klatkę schodową. Mieszkanie było tak duże, że miało dwa wyjścia prowadzące do dwóch sąsiadujących ze sobą bram kamienicy, ale to drugie było teraz zawsze zamknięte. Drzwi na prawo prowadziły do salonu z żeliwnym balkonem. Przesunęła obite pluszem krzesło w ten sposób, by mieć przed sobą fotel, w którym lubił siedzieć wieczorami przy stoliku z radiem jej pierwszy mąż, Władysław. I kanapę, gdzie pod stojącą lampą za bażurem, obwiedzionym frędzlami, lubił czytywać gazety i książki jej drugi mąż Stanisław. Moi drodzy, porozmawiajmy szczerze. Pomóżcie mi. Byłam u spowiedzi u komunii świętej, a następnie, jak zwykle, pomodliłam się za wasze dusze, żebyście ujrzeli piękność nieba i modliłam się za moje córeczki. No i za siebie, bo grzech noszę w sobie wielki jak kamień. I szło mi się z kościoła tak lekko, le kuchno, jakbym płynęła, a nie szła I do zakładu wstąpiłam, pieniądze z kasetki wyjęłam, policzyłam Pani Danusia ciasteczkiem z orzechami mnie poczęstowała I porozmawiałyśmy sobie I dalej tak le kuchno i radośnie na sercu mi było Dopiero jak weszłam do bramy i do klatki i na schody To z każdym krokiem cała lekkość mi odchodziła Jakbym nie do własnego domu szła jakby tu złe, podstępnie się zameldowało. Gdzie ukrył się szatan? Skierowała wypłowiałą niebieskość swoich oczu najpierw na pusty fotel, a następnie na kanapę. Nie wiemy, odparli chórem jej mężowi, ale ustami Agaty, bo w taki właśnie sposób prowadziła z nimi dialog, odkąd odeszli z tego świata. Zadawała pytania, a następnie sama sobie odpowiadała. Ach, nie wiecie. Ciekawe, kto ma wiedzieć, jak nie duchy. Nie wiemy, powtórzyli Stanisław i Władysław ustami swojej żony, ale czujecie jego diabelską obecność? Czujemy. Jest w tym domu? Tak, agato. Wypowiedziały jej usta obsieczone drobniutkimi zmarszczkami. A może pod któregoś z Was podszywa się szatan? zapytała z trwogą. Nie, nie, zaprzeczyły żywoduchy. Ale do mnie dostępu nie ma, bo ja do kościoła chodzę, modlę się, a co w życiu złego uczyniłam, dobrem staram się odkupić. A Martyna, a jak się zakocha? Co złego do domu przywlecze? zapytał Stanisław. Nie mów tak. Lepiej niech się zakocha i nawet cierpi, aniżeli nigdy nie miałaby przeżyć miłości, rzekł Władysław. A przeżywamy wyłącznie to, co sami sobie stworzymy, dodał Stanisław. W żywocie świętego Antoniego pustelnika spisanym przez świętego Atanazego stoi, że diabły kazania nabożne głosiły, psalmy śpiewały, ba, prawdę nawet mówiły. Język Agaty, bez jej zgody i wiedzy, obróciwszy się kilka razy, wypowiedział te słowa, wprawiając ją w zdumienie: Barbara Basiu, Zaczęła poważnie Małgorzata, gdy zostały same. Nie cieszysz się tym pięknym domem? O co chodzi? Posprzeczaliście się? Nie, my się nie sprzeczamy. Barbara patrzyła na przyjaciółkę z przekornym uśmiechem. Ale się kłócicie od czasu do czasu. Nie załamuj mnie, że jesteście tacy idealni. Barbara się roześmiała. Nie, nie jesteśmy idealni. To znaczy, że go nienawidzę. Dzieliła na sylaby nienawiść, jakby to słowo było uschniętą gałęzią i łamała je na mniejsze kawałki, aż trzaskało. Nagle poczuła, że musi się wygadać, że musi komuś wszystko powiedzieć, zwierzyć się. Niech ktoś od niej weźmie trochę tego ciężaru. Wpadła w taki stan, że mogłaby stanąć na największym placu w mieście i opowiadać wszystkim o swoim nieszczęściu. Od powrotu z weekendu u Joanny nastąpiła w niej taka zmiana. Co się stało? Małgorzata nigdy nie widziała Basi w takim stanie. W tej chwili nic. Stało się, gdy za niego wyszłam. Nie masz pojęcia, jak ci zazdroszczę, że jesteś wolna. I Martynie zazdroszczę, i Joannie. Wszystko tak pięknie wygląda, zaradne, dbające o ciebie dzieci. Nie rozumiem. Wiem. Nigdy o tym nie mówiłam, wstydziłam się. Ale teraz, jak pomyślę, że mamy się przeprowadzić, słabo mi się robi. Co ty wygadujesz? Dom. Nie każdy psychopata ma tyle szczęścia co Hitler czy Stalin. Taką przestrzeń, tyle możliwości, jak można się realizować na takiej małej powierzchni. Basia rozłożyła ramiona i obróciła się w małej kuchni. Przeszła do przedpokoju, zajrzała do pokoi. Niecałe sześćdziesiąt metrów kwadratowych, i tylko jedna żona. Właściwie miniaturka obozu koncentracyjnego. A codzienne zbrodnie nie tylko małe, ale muszą być i cichutkie, żeby sąsiedzi nie usłyszeli. Na prawie sześciuset metrach powierzchni są już zupełnie inne możliwości. Dom otoczony murem, zielenią, spora odległość od sąsiadów. Już znacznie lepiej. Nie trzeba będzie przeklinać ściszonym głosem. Z domu do pracy dziesięć minut. W pracy on, w domu on. Nawet na moment nie spuści ze mnie wzroku. Nie wygląda, wydukała Małgosia. Była zszokowana wybuchem przyjaciółki. Nigdy nie widziała jej tak wzburzonej. Wiem, na tym polega psychopatia, że nie widać. Chodzi o zazdrość? Też, ale zazdrość jest tylko jednym z elementów. Są jeszcze inne elementy? Niełatwo zaorać i uprawić dziki ugór, którym jest kobieta. Trzeba się namęczyć. Mimo, że się starałam, zawsze potrafił wynaleźć jakieś niedociągnięcie, które budziło w nim gniew, i musiał mnie ukarać. Na przykład zamykał w ubikacji i gasił światło. Zobacz, przecież byłaś u mnie nie jeden raz i nie zwróciłaś uwagi, że zamknięcie jest na zewnątrz, prawda? Widziałaś u kogoś w domu coś takiego? Sam je zrobił. Nie przyszłoby mi to do głowy. Chodziło o mnie, żebym nie mogła wyjść. Siedziałam w ciemnościach godzinę albo i dwie. Wiesz, że wolałam siedzieć po ciemku? W ciemnościach jest wyraźniej, jaśniej. Gdyby mi pozwolił wziąć coś do czytania, to co innego, ale mówił, że chyba żartuje. Więc dobrze, że gasił. Gdybyś wiedziała, w jakie przygnębienie wprawiają mnie te kafelki w żółtawo-brązowy marmurek. Poprzedni właściciele mogli tylko takie zdobyć za czasów komuny. W słynnym zakładzie w opocznie produkowano jeszcze glazurę bladoniebieską lub bladoróżową. Na przykład u mojej ciotki Ali w Radomiu jest bladoniebieska. Nam się trafiła niestety sraczkowata. Pewnie jakaś baba siedziała na stołetku przy taśmie, maczała palec w glinie i miziała nim po przesuwającym się kafelku, starając się uzyskać barwę najbardziej zbliżoną do gówna. Możliwe, że wskutek nieustannych braków w gospodarce socjalistycznej. Zadzierała od czasu do czasu opoczyńską spódnicę w kolorowe pasy i uzupełniała wiadro naturalnym surowcem. Nie śmiej się, to wcale nie było śmieszne. Przepraszam, Basiu, ale nie mogę pojąć. Że mnie zamykał, że się godziłam? Ciebie też by zamykał. Miałam krzyczeć, dobijać się, żeby straszyć małe dzieci. Teraz już mnie nie zamyka, bo dzieci podrosły i mogłyby zacząć pytać lub powiedzieć o tym dziadkom. Siedzenie w zamknięciu nie było takie najgorsze, a nawet przyjemne. Zło zostawało na zewnątrz, a ja mogłam rozmyślać. W górze widziałam, co chciałam. Rozsuwały się kolejne sufity, wreszcie dach, i mogłam nawet wyfrunąć, gdyby nie dzieci. Albo patrzę, a tu nade mną pochylają się gałęzie oblepione czerwonymi czereśniami. Wyobrażasz sobie, albo widzę odwróconą katedrę. Myślałaś o rozwodzie? Nieustannie. Ale nie mogę się rozwieść, jeszcze nie teraz. Dlaczego? Wiesz, co ja widzę, gdy myślę, a właściwie marzę o rozwodzie? Jak moje zwłoki wyciągają zwisły, albo jakiś grzybiarz przez przypadek potyka się o moją nogę w lesie, bo dzikie zwierzęta wyciągnęły ją z płytkiego dołu i obgryzły. Albo, przestań, Basiu, spokojnie, opowiedz spokojnie, on ci grozi? Na to są paragrafy. Przecież jest policja, prokuratura, a ty zachowujesz się, jakbyś była sama na świecie. Policję się wzywa, gdy mąż pijany bije ciebie i dzieci. Najlepiej, żeby były ślady, złamania, wstrząsy mózgu. A on mnie nie bije. Nawet jeśli. Głos Basi załamał się na chwilę. A jeśli. to także nie widać. Jest bardzo inteligentny. Nie żyjesz na pustyni. Właściwie tak. Przecież wiesz, że u nas ofiara wraz z dziećmi musi opuszczać swoje mieszkanie, a oprawca w nim zostaje. Ciekawe, jak nazwiesz taki system. Dla mnie to pustynia. Mogę zabrać dzieci i uciekać. Takie mam prawo. Mogę uciec. Jeśli mnie nie znajdzie i nie spełni swoich gruźb. A dosyć często dochodzi do morderstw na takim tle. Nikt mnie tu nie chroni. Musisz ochronić się sama. Masz jedno życie. A co ty byś zrobiła z tym jednym życiem, gdybyś była na moim miejscu? Gdy tylko wykończyłby dom, zmieniłabym w tym mieszkaniu zamki i go nie wpuściła. I oczywiście złożyłabym pozew o rozwód. Te jego groźby też można powstrzymać. To jest karalne. Nagrać go, dostarczyć na policję, zmienić pracę. Oto priorytety. Po kolei. To mieszkanie mamy opuścić do końca września. Już jest sprzedane. Prawie. To znaczy, Kamil podpisał umowę przedwstępną. U notariusza? Nie. U notariusza jeszcze nie, ale gdyby zerwać taką umowę, jest określona kara dla jednej i drugiej strony. Jeśli chodzi o rozwód, już ci mówiłam: nawet jak mnie nie zabije od razu, będzie robił wszystko, żeby mi nie dać rozwodu. Sprawa może się ciągnąć latami. Po trzecie, tak mnie załatwił, że trudno mi będzie znaleźć pracę, bo nie ukończyłam studiów. Wiesz przecież, że przerwałam. Gdy urodził się antek, a Kamil zrobił wiele, żebym już tam nie wróciła. Małgorzata westchnęła. Jeszcze nie wiesz wszystkiego, ciągnęła Basia. Ja pracuję w jego firmie nie tylko na czarno, więc nie lecą mi lata pracy na przyszłą emeryturę, ale w dodatku nie dostaję wynagrodzenia. Muszę go prosić o każdy grosz. No nieźle. Nieźle się załatwiłaś. Małgorzata zapomniała o swoich zmartwieniach. Krążyła po mieszkaniu. Nie rozumiem, skąd bierzesz siłę, żeby znosić tego psychopatycznego bydlaka? Mam ochotę go pobić, sponiewierać, zabić. Ośmielił się wyciągnąć łapy po taki klejnot jak ty, kiedy nocne kluby roją się od dziwek kurew, które udając niewiniątka, puszczają się dla pieniędzy, a polują na dzianego męża. Zatrzymała się nagle: Słuchaj, a może wynająć dwóch bandziorów, żeby mu połamali gnaty? I co? Pójdzie do szpitala, a co z firmą? Weź jeszcze pod uwagę dzieci. Przecież gdyby nie dzieci, uciekłabym od niego w jednej spódnicy i bluzce. Musimy być sprytne. Małgosia znowu zatrzymała się przed przyjaciółką. Barbara siedziała w pokoju na kanapie i wodziła za nią oczyma. Wiesz, co zrobimy? Ja go będę uwodziła, kiedy nasz niby romans nabierze temperatury. Odegra mnie winiątko. On będzie natarczywy, ja oburzona. Będzie chciał mnie zgwałcić, a wszystko nagramy z ukrytej kamery. Potem z nagraniem prosto na policję i do sądu po rozwód. Nie, Gosiu, nie. To zbyt niebezpieczne. Nie znasz go. Ty mnie nie znasz. Wiesz, że mam czarny pas? Takiego gnoja od płyt wiórowych to ja ciach, ciach i na dach. Małgosia demonstrowała swoje umiejętności machając rękoma i wyrzucając w bok nogi. Nie wiem, czy dasz mu radę. Jesteś dużo od niego niższa. Chodzi na siłownię? A skąd? A może jesteś zazdrosna? Nie chcę mi się żartować. Załatwimy gada. Boję się. Może wymyśl coś innego. Zdaj się na mnie i lepiej, żeby teraz tu nie wszedł, bo spuściłabym mu takie manto, że wszystko bym popsuła. Jestem wściekła, muszę się wyciszyć. Wiesz, że lecimy na Wyspy Kanaryjskie i robi mi się niedobrze, jak sobie pomyślę? Koniec. Nie może tak być dłużej. Nigdzie nie polecisz. Nie wkurzaj mnie. Małgorzata stanęła przed Barbarą. Powiedz, przyrzeknij, że nie polecisz. Nie polecę. Po długiej chwili powiedziała Basia, patrząc na przyjaciółkę z nadzieją. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu.